W ogóle, dlaczego ja? Co ty tutaj robisz? No bo tak... Dlaczego ty? Naprawdę, jak zobaczyłem odcinek zerowy, to pomyślałem sobie, kurczę, że takie kobiety istnieją po prostu. Jednak istnieją, no, co kochają tak zwierzęta. Mówiłeś, że pomagasz przy tych dużych zwierzętach również. Nie boisz się? Bo to są trudne sytuacje często nie bardzo. Nie, boję się. Wykonywałem również sam kastrację na ogierach, także... Okej. Jak ci się podoba? Na pewno to, że zobaczyłem piękną kobietę w telewizji. To wystarczyło? Nie, bo włączyła mi się taka lampka, że to jest taka szansa na zbliżenie się do swojego małego marzenia. Moim małym marzeniem jest domek na wsi, hodowla zwierząt, więc postanowiłem spróbować. To zdjęcie z tym pokutem jest bardzo oryginalne, naprawdę. To powiedz coś o tych kurkach. Nie trenujesz? Nie, że kurę można trenować. Mam parę takich knifów na kurze, że na przykład mogę je zahipnotyzować.